No właśnie. Dzień dobry, kochani. Witam wszystkich rano, ale nie, jestem niewyspany i jeszcze jest mi gorąco. Dlatego, że właśnie dzisiaj mamy niespodziankę w naszym domu. Obcięli nam prąd. No, prąd, niezapłacony prąd. Nawet nie wiedziałem. Wiem, że jest jeden niezapłacony, a na drugi czekamy, ale nie przyszedł. Pewnie nie dali. Przyszedł albo komuś się nie chciało włożyć w bramę. W każdym razie obcięli prąd, więc teraz jedziemy na tym, na baterii. Zobaczcie. Tu mam moc. Taki kontakt. To się powinno zapalić. No to teraz jedziemy na tym. Kabel. Bateria. I już resztki. Ile tam mi zostało? A 7 godzin. 7 godzin. Śmieje się Lalin. No to się śmieje Lalin, że my teraz ten. A gorąco, kurczę. Jedziemy na tym, na wiatrakach w domu. No, lodówkę odłączyłem, żeby ta bateria dłużej pociągła. Ale przez 2 godziny też miałem klimatyzację włączoną, tylko że ona wtedy słabiej chodzi. Ale kurczę, jestem niewyspany. A muszę jechać z Danielem. Teraz Julius przyjedzie, damy mu pieniądze i niech zapłaci ten rachunek. A Daniel ma wszy. Nie ma, chyba ma, znalazła Lalin. No to nie powiem w takim razie. Mam nie mówić. No dobra. Nie mówię, ale to mogło być, że w szkole czy tam coś tam, ale nie mówię, nie? Nie mówię. No ale to dzieci tak mają czasami, a Szanszan przynosi czasami też. Mam taki specjalny grzebień i muszą się czesać i wtedy jest akcja przez tydzień. Panika. No, no dobra. Czekam na Juliusa, ale jaja obcięli prąd. Dobrze, że teraz, że my myśleliśmy, że to jest, że ten, że tylko jest, wyłączyli prąd nam gorąco. Sobie podłączyłem baterię rano. Nieświadomy, że prądu po prostu, że nam, że obcięli. Ale gdzie go, ale oni. Ale tam zawsze, tam obcinają, na tym dużym supie. A nie tu, tutaj nic nie widzę. No, tu nic nie widzę, bo tam za mną na supie obcięli. Dobra. Kurde, się nie wyspałem. Śmieje się Lalin, bo mówi, że my pomagamy ludziom. Gdzieś tam płacamy charytatywnie czasami, jak jest okazja i mamy kasę, a tymczasem nas obcięli z prądu. No, nie pierwszy raz się zdarza. Trzeba pilnować rachunków. O, Julius przyjechał. Dobrze. Kazałem mu poszukać jakiś stary rachunek, tak żeby był numer konta. I ten. Otwórz. I ten. Cześć, Julius. Halo. Jest Julius. No to let's loto. Gotujemy w takim razie. Jak Julius jest tutaj, to gotujemy. Dobra. Zapłacimy. Wyślę go na ten, żeby zrobił ten podłączenie ponowne. Żeby zapłacił. Dobra. No. Dałem mu kasę, niech ten nie zapłaci. Dałem mu, mam mniej więcej po 5000, 5-6 tysięcy miesięcznie, to dałem mu 12500. Powinno starczyć. No dobra, let's reconnect, ja. To załatw nam ten prąd. Ok, thank you. No, a dziecko dochodzi do siebie. Tak jak tata. Przejadę trochę w samochodzie. Przejadę się trochę w samochodzie. Klimatyzację sobie włączę, kurczę. Będzie po ludzku. Julius mówił, że Alex dzisiaj jeszcze nie przyszedł do restauracji. No to, no ale jest za wcześnie. Dobra, odpalam samochód, będzie klimatyzacja.
No, gorący dzisiaj dzień, to znaczy nie ma słońca, ale jest duszny dzień, taki duszny i ciepły. To tyle dobrze, że nie ma słońca i gorąco. Ale my teraz w klimatyzacji, w aircon, chyba Daniel, a in the car aircon. No, mamy klimę, no to posiedzę w tym samochodzie trochę. A Julius pojechał nas odblokować. Znaczy odblokować, nie wiem kiedy przyjadą. Do wieczora mają czas. To są jaja, że nie poinformują. I nie ten. I nie. Nie poinformują, a jak już obetną ten prąd, to uciekają. Nie zostawią nawet żadnej kartki. Że słuchaj, ty i taki, właśnie obcięliśmy ci prąd. Lepiej idź zapłać. Nie, nie. Jak złodziej. Tak z ukrycia, żeby tylko obciąć. No, dobra. Ale nie marudzę, oczywiście nasza wina. Trochę śmieszna sytuacja. No. Ciekawe, ile jest za podłączenie ponowne. Dzień dobry, Szanszan, tak? Dzień dobry, kochani. Dzień dobry, kochani. Ale widzicie, a od razu ona jak przyszła ze szkoły, to od razu się zacząłem uśmiechać. Miło mi. Szanszan, we don't have current. Nie mamy prądu. Tak, za hard. Kat. Obcięli nam. Kat. So what? Co teraz robimy? What we will do? What we will do? I don't know. You okay? You happy? No. Prądu, Szanszan się martwi. Pocone. Czekamy, aż przyjadą podłączyć. Ciekawe, czy przyjadą dzisiaj. Jak nie, to my też do hotelu. Jak Axel. Może weźmiemy pokój obok niego. No, to siedzimy po ciemku. Nie po ciemku tak dokładnie, ale o, ale tak. Lalin zrobiła mi już jajecznicę. Bułeczki mam. Tak trochę jest ponuro w tym domu, bez światła. Oszczędzamy. You can open for a while. Możesz otworzyć. Pyta się Szanszan, czy może światło zapalić. Może, ale na chwilę. Bo my mamy... Na baterii jeździmy. Szanszan, we have light, but we have battery, you know, tak? Mamy bateryjkę. Ale ona ma ograniczoną przecież pojemność. O, jak ciemno. O, jak ciemno w domu. No, ale lepiej z wiatrakiem niż ze światłem. A ja sobie siedzę na dworze, kawkę piję na dworze, to mam ok. No, kawka tam jest. I woda. No to dzisiaj czas spędzamy na dworze. Bo w domu gorąco. Nie ma prądu jeszcze. Kurczę, ciekawe, o której godzinie nam podłączą. A Szanszan ulubieniec, ona wychowała tego kota. To jest kotek Szanszan, bo ona go wychowywała od malutkiego. I teraz ten kot uważa, że Szanszan to jest jej własność, jego własność. A ty gdzie? Come back. Co? Do domu nie wchodzimy. Szanszan, what is the name of this cat? Jak się ten kot nazywa? It's Kitty. A? Kitty. Kitty? Yes. Boy or girl? Boy. Chłopak czy dziewczyna? Well, a? I meet him by the... To jest chłopak. Albo może gay. Szanszan się śmieje. Bayot or boy? Boy. She is... Name, real name is... Baby. Ten kot? Mówi Szanszan, że ona jest chłopakiem. Polan. Z Polski kot. What's your name, Kitty? It's a maybe name is... You give him name, pero Kitty is okay. To yeah. Imię Kitty. Kitty jest fajne. Gdzie do domu idziesz? Gdzie?
Co? Pokaż mi tą flagę. Zobaczcie, pokaż. A where? Gdzie? Widzicie flagę? Shanshan dostała tutaj, co to jest napisane? Very good. Dostała piątkę za polską flagę. To co, happy? Yes. Tylko się flaga zniszczyła, ale Shanshan ją przyniosła do domu. Może ktoś tam flagę wyśle kiedyś. Albo chorągiewkę taką, chorągiewkę. Tylko z materiału, żeby powiewała, bo z tej... To byśmy... Było fajnie. Można by zawiesić w restauracji i w chacie przed domem. No kochani, robota. Robota. Tu przyjechaliśmy na drugą stronę rzeki, ale tak dookoła, innym mostem, bo teraz korki są. I idziemy kupić ryby. Potrzebujemy kupić tuńczyka, ostrzela, brzuszki, no i kostkę z mięsa tuńczyka. Zobaczymy, Lalin już tutaj jest. Zaraz się dowiemy, czy jest, czy nie ma. A ile to kosztuje pila? Pila kilo, $3.80. Temporary. Yeah. O. A to co, sashimi? No, co to jest? Han, co to jest? You ask what is that? How much? Albo because better meat, ja? Yeah? Lepsze mięso. To kupimy. Tutaj jeszcze jest ten, ostrzela są. No to cały karton tego, jak ma. Dzwonimy. Nie wszystko tu mają, nie wszystko tu mają. Dzisiaj. Na ogół mają dobrze, ale dzisiaj nie. Dzwonimy w inne miejsce. Część weźmiemy stąd, a część... Tu na porsion. Tu na porsion. Zobaczcie, dobrze, że te ryby dotykamy, dobrze, że mają tutaj ten kran, można ręce umyć. A nas interesują, my dzisiaj kupiliśmy to, często kupujemy to. No i brzuszki, to zamówiliśmy karton w innym sklepie. No dobra, ważymy, płacimy, lecimy. Dośpię w restauracji. No a teraz już w restauracji. Ja poprawiam właśnie włosy, bo zawsze tak sobie poprawiam te włosy, bo mi tutaj taki róg rośnie. No to Lalin teraz ci też sobie ogładzi. Lalin sobie gładzi włoski. Będzie ładna. You don't have house? Nie masz domu? Because brown out and we don't have electric. You forget to pay. A o, mówi, że nie było prądu, więc nie mogła sobie podgrzewać tych włosów w domu. Ale mówi mi, że to ja nie zapłaciłem. You forget pay. To ty nie zapłaciłaś. No, it's your work. Że to moje, it's your task. To moje obowiązki. No ładnie wygląda, ładnie. W restauracji spokojnie. Spokojnie. Jakaś tam sprzedaż była, ale mieliśmy dostawę towaru, za którą płaciliśmy od razu i na to już kasy nie było w kasie. Czyli jakaś tam sprzedaż, ale... Przepraszam. Ale marna. No jest jakieś zamówienie na wynos, kolejne. To niech pracują. Nie golę się dzisiaj. Jutro się ogolę. A? No. Chodźcie, zjemy jakąś kolację. Daniel, nie tylko frytki, jedz zupę.
No proszę jeść tutaj. Mamy zupę z tuńczyka na bazie imbiru. No i frytki, no i nuggetsy. Z ryżem wszystko. No to, to rodzinka zajada, ale jeszcze przy okazji załatwia interes. Lalin dzwoniła do szoarmy, wysłała tam jakieś zamówienia. A Daniel nie tylko frytki, ale jemy zupę, tak? Zupę jemy. Gdzie jest zupa? Zupa. No to jedz zupę. Jest zupa. Shang też ładnie je. Shang is eating very nice. Are you shy, Shang Shang? Shang. Dibul. Dibul. No. W końcu mamy taki luźniejszy dzień. Taki mamy luźniejszy dzień dzisiaj. No to się obijamy. A czeka nas wyprawa znowuż. Może później powiem o tym. No, wyprawa na południe. Znów do dziadków. Julius się szykuje do domu. A nasza kolacyjka zjedzona. Oh my goodness, you work. You trabajo. Shang jest... Ona pracuje. Będzie Shang help you, you see? How much? Ile chcesz? No to ile wypłaty? 1 million? No milion chcę dostać. Shang chce milion. Ona chce dostać 1 000 000 złotych za pomoc. Szybko się uczy. I want to be a king. You want to be a king. Daniel chce być królem. Chcesz być królem? Mm-hmm. Why? Dlaczego chcesz być królem? Because last time. Bo ostatnio co? Because I won last time. Because last time I got to be a king, Shang Shang. Because Shang Shang will be the queen. You have a very nice seat like a king, yeah? This is a king seat. Ale to ty będziesz królem, you will be the king and she will be queen, yeah? Daniel, Shang Shang is the queen? Shang-Shang, ty wiesz, że tutaj jest for queen, a tutaj jest for king? Dla królowej i dla króla. Where is the king seat? Gdzie król siedzi? A queen? A królowa gdzie? Where? The queen. So you're the queen? So the queen is there. Bo you daddy? Tak. Ok, jesteś królowa, are you queen, ja? No, a my się bawimy w króla i w królową. Bo tutaj państwo się już nazywa tytułami. Who is the boss? Me and Shang Shang. Ty jesteś boss? Ty jesteś boss i ty jesteś boss? Tu boss? Mamy tutaj dwóch szefów. Mamy też klientów. Ale my się bawimy dalej. Ale you have your horse, ja? Yeah? King have this horse? Dobry? Good, no? No. Okera? Dirty. Okej. Wszystko jak dziecko. Dirty. Brudna. A Lalin przyjmuje jakieś zamówienie. Mamy klientów. Ani ma pracowników już. Została tylko dziewczyna. No, to będę pomagał. Trzeba pomóc rodzinie. No, Lalin tam dzielnie przyjmuje zamówienie. Tutaj z tej strony też są klienci.
A ja taki jestem nieświeży cały dzień. Normalnie cały dzień nieświeży. Ale się dzisiaj wyśpię. Jestem już... Już mam plan. Pójdę wcześniej spać po prostu. Finish busy? Angel Okera? Okay. Szefowa pielęgnuje restaurację. Jubanta i Tindaha, nie? Nie wiem, co tu napisałaś, bo nie znam angielskiego. Oglądam na kanale Marka jego filmy i wszystko wiem. Marek rozsądnie podchodzi do pomocy Aleksowi, Axelowi. Oboje zrobiliście bardzo dużo dla tego Niemca i miejmy nadzieję, że on z szansy, jaką mu daliście, właściwie skorzysta. Oby się pozbierał i zaczął normalnie życie. Dziękuję wam za to, że wasze wielkie serce. She don't know what you're writing there because she don't know the English. But she is watching my channel. Okay. Yeah, on translation lagi kay Ado. It's okay. Yeah? Tak. Czyta Larin męczy mnie z komentarzami na jej blogu, bo są po polsku. A tłumaczenie nie jest dokładne. No więc przychodzi tu z telefonem i się mówi, ciągle ten pyta się. No to jej czytam i tłumaczę. No to dziękuję wam też, że tam komentujecie, ale możecie po angielsku, jak to będzie miało łatwiej. Idę do kuchni, znajdę Lalin i się z wami pożegnamy, bo godzina już jest późna, kochani. Film trochę luźniejszy, bardzo luźny film. No, trochę nam rano zrobili niespodziankę z tą elektryką, ale no bo my nieświadomi byliśmy, że nam odłączyli, że nas odcięli. Na ogół to jest, że brak prądu, to się zdarza często u nas na Filipinach. No i tak sobie podłączyłem baterię i tak sobie bimbamy, jeszcze tak jadę na klimatyzacji i mówię, a zaraz wróci prąd. I kurde, zużyłem pół baterii. I zacząłem się zastanawiać. I jeszcze wysłałem Lalin, mówię, idź do sklepu obok, zobacz, czy jest prąd. Kup coś i zobacz, czy jest prąd. No i poszła i mówi, tam jest prąd. Jest. Sąsiadka też ma. No i mówi sąsiadka, że byli rano, krzyczeli ajo, żeby otworzyć tam, ale my spaliśmy. No to nas odcięli. Po prostu. A jeszcze sąsiadka mówiła, są w domu, są, bo zobacz, samochód stoi. No ale powiedzieli, że jak nie otwieramy, no to oni odcinają. Odcięli i poszli. Podłączyli nas tak przed czwartą, po czwartej chyba, like 4 p.m. chyba, po czwartej. Lalin jest tutaj ze mną już. O, i ten, i się z wami pożegnamy. Dziękujemy za oglądanie, całego cyklu z Axelem. Ja będę mniej o nim mówił teraz, bo to już, no po prostu niech się usamodzielni. Nie mówię, że go zostawiam. Ale nie będę tam aż tak się ten na drogę mu nastawiał, bo nie chcę, żeby się przykleił po prostu do nas. Natomiast życzymy mu powodzenia. Jeszcze mam jakieś pieniądze dla niego, także będzie to na pewno dla niego coś miłego, jeżeli dostanie kasę. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, no przeszłość Alexa, to tam sobie sprawdzacie, są różne wersje. To, co mi przysyłacie, to chyba nie jest on, bo tam nawet nazwisko się inaczej pisze niż ona, poza tym żona nie mogła mieć 70 lat, jak on ma 57. To zapewne nie jest jego historia. No, a nic, no na razie nie mówię, nie mówię. Lalin gotuje dla was. She cooking, a nie wiem co, ale pachnie za mną. To oglądajcie jej kanał. Aha, no i jeszcze chyba poproszę was, zaraz, no nie, no teraz poproszę was. Poproszę was o... Ile masz subskrypcji? Pilaka subscribe? Almost 700. Prawie? No tak, ona zbiera na 1000 subskrypcji. Więc jak możecie, moi subskrybenci, nawet jak ją nie oglądacie, to po prostu jej pomóżcie mieć te 1000 subskrypcji. Dajcie jej suba. Ja puszczę... ona się nazywa Miss Polish. Na YouTubie jest Miss Polish. Kliknijcie jej suba jak możecie i niech jej YouTube zacznie płacić. Bo zacznie jej dopiero płacić, jak uzbiera 1000 subów. I to teraz od was zależy. No,
tak jak to ode mnie zależy życie, ale Aksela. Niektórzy piszą i ja tam nie lubię takiej presji, bo to nie jest prawda. No nie, nie obarczajcie mnie tak. Someone asked Polish people, who's the one sharp my knife? That is funny question. A tak, pyta się kto ostrzyje noże. Ktoś tam się z Polski pytał, kto ostrzyje noże. No ale nie na temat mówi. You're not topping, because you're topping about Alex. Axel. Only say Alex. I say Alex, czasami i już się przyzwyczailiście i też piszecie w komentarzach Alex, Axel. No, ale i tak dziękuję za miłe słowa w komentarzach, że zrobiliśmy dobrą robotę. To po prostu nam lżej. Ja jestem niewyspany przez to wszystko. Nie wiem. Dobra, nieważne. Będziemy monitorować. Wybieramy, dobra wiadomość to taka, że zrobimy chyba jakiś film wycieczkowy dla Was też, bo się wybieramy na południe wyspy. Dodawał do rodziców Lalin, znowuż. No niekoniecznie, ale odwiedzimy rodziców, bo jedziemy tam do fabryki. Kartony nasze są zrobione na pizzę, 2000 sztuk. I odwiedzimy rodziców Lalin. Także zobaczycie sobie znowuż i pogadamy z nimi i będzie fajna historia do opowiedzenia tam na miejscu. Ale to tam na miejscu sobie zrobimy historyjkę. Zapraszam. No, a dziękuję za fajne komentarze, super komentarze. Ja bardzo Was przepraszam, że nie wszystkim odpowiadam pisemnie. Albo robię kopiuję i wklejam, bo to jest ta sama odpowiedź. Albo serduszko, bo po prostu tego przyszło kilka tysięcy, tych komentarzy. I dlatego może jestem niewyspany też, bo staram się, bo ja je wszystkie czytam, w sześciusieńkie, a potem czytam jeszcze to pod komentarzami, że tam inni też komentują te komentarze. No, nie kasuję komentarzy. Na razie nie było wyzwisk, przekleństw, tam się spieracie czasem ze sobą, to sobie poczytam. Swoje zdanie każdy ma, nie każdemu się dogodzi, każdy by zrobił inaczej, ale większość z Was zrobiłaby tak jak ja. No i dobrze. No, to niech ona gotuje, nie przeszkadzam. Do widzenia, kochani. Do widzenia, kochani. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Wszystko. Wszystko. O, wszystko. No, już się uczysz. Bardzo ładnie. No to... Bardzo ładnie. No nie, no, ja cię, znów cię chwalę. Bardzo ładnie, to jest tak jak, no, nieważne. No to w takim razie gotuj smacznie. You make very masara, very delicious food, ok? Nie, okay. I bo ona też puści później, co ugotowała, a ja nie wiem, co gotuje. No, to do usłyszenia, do zobaczenia, dziękuję za oglądanie filmu i do jutra. Do jutra. Do jutra. A co to jest do jutra? Co to jest? What does it mean? See you tomorrow. See you tomorrow. Bardzo dobrze. Oh, really? No to cześć, kochani.